Dzień dobry. Będziemy, moi drodzy, składać tą kosę. Zobaczymy, czy coś dadzą te uszczelki, czy tam spieprzyłem robotę. Nie wyczyściłem dokładnie gaźnika. Wszystko się, moi drodzy, okaże. Okaże. No i ten silnik, kurka wodna, muszę wreszcie się go pozbyć, bo mnie serce boli, jak ja zepsułem tą robotę z moim wynalazkiem, kurczę, no, dobra, ja się biorę za skręcanie. Więc tak, gaźnik sobie siedzi w swoim miejscu, ja nie wiem, czemu tutaj tak jest mokro, może faktycznie któraś uszczelka nie trzymała. Bardzo to zasyfione, kurczę, bardzo mokre. Nie podoba mi się to. Może ta tutaj między silnikiem a tym, to przez nią może tak nie paliło, ale zobaczymy. Dorobiłem z kartonu. Zobaczymy w ogóle, co mi z tego wyszło. Czy ja to coś z tego zrobiłem? Czy tylko jeszcze gorzej zwaliłem? Kurczę, ale tu mokro. Masakra. Paliwo tu gdzie ucieka? Muszę to poniuchać zaraz. Dobra, widzimy się za chwilę. Więc tak. Obudowa złożona. Teraz tutaj to podkrętło od sania założę. Odpalimy. I zobaczymy, co z tego będzie. Więc tak, pokrywka włożona, biorę się za odpalanie. No nic, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej będzie kupa śmiechu. Życia nie daje. Coś poszło. Coś tu jest nie halo. Wyłączam ssanie, a na obroty. Włączam ssanie, a ona wchodzi na niższe. Albo żem to pokrętło źle zrobił.
Kurczę, no nie wiem, co tu jest popieprzone. No nie mogłem tego. No. Nie mogłem tego inaczej złożyć, bo tam wszystko jest tak, jak powinno być. To ssanie. Tak załączało się ssanie. Tak się wyłączało, więc nie wiem, dlaczego jak teraz wyłączę ssanie, zostaje mega obrotów. A jak jest tutaj na tym ssaniu, co zmniejsza. Co jest teraz odwrotnie, i tutaj daje do góry, zmniejszają się obroty, to nie ma w ogóle reakcji gazu. Wyłącza ssanie, dostaje gigantycznych obrotów i jeszcze mogę dodawać gazu. Nie wiem, czy tutaj ten gaźnik jest do regulacji. No na pewno tutaj nie mogłem tego inaczej złożyć, bo tam są też znaki, jak to ma być ustawione w ogóle. Nie wiem, co się tu popieprzyło z tym gaźnikiem. Sami widzieliście, jak ona w ogóle skakała. No nie wiem. Komuś będę musiał dać, żeby to wyregulować, albo już po prostu z tego nic nie będzie, nie wiem. Niby teraz tam pali za którymś razem, no ale widzicie, że... No nie wiem. Masakra jakaś. No nic. No nic. Dziwna sprawa. Dobra, miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się, cześć.